Już od blisko 100 lat Muzeum Wojska Polskiego przedstawia dzieje państwa polskiego poprzez tradycje i pamiątki oręży. Dekret powołujący do życia Muzeum Wojska wydał 22 kwietnia 1920 roku naczelnik państwa i naczelny wódz Józef Piłsudski. W pierwszych latach muzeum mieściło się przy ulicy Podwale 15. Zbiory eksponowano w 10 niedużych salach. Od 1934 roku muzeum znajduje się w Alejach Jerozolimskich 3. Od początku istnienia rozwijało się ono dzięki ofiarności społecznej. Trafiła tu m.in. kolekcja militariów należąca do malarza batalisty Józefa Branta. W 1928 roku muzeum zyskało ponad 400 pamiątek zgromadzonych w Narodowym Muzeum Polskim w Rapperswilu w Szwajcarii. Były wśród nich pamiątki związane z Tadeuszem Kościuszką. W 1939 roku, w przededniu II wojny światowej, zbiory Muzeum Wojska liczyły ponad 70 tysięcy eksponatów. W czasie wojny muzeum bezpowrotnie utraciło wiele cennych pamiątek. Zostało reaktywowane w sierpniu 1945 roku. Otrzymało wówczas nazwę Muzeum Wojska Polskiego. Przez wiele lat brakowało tu pamiątek z polskich sił zbrojnych walczących na Zachodzie. Pozyskano je dopiero pod koniec lat 50. Oprócz głównej siedziby, muzeum ma także swoje oddziały. Pierwszy z nich to Muzeum Katyńskie. Zgromadzono tu ponad 30 tysięcy obiektów dokumentujących ogrom zbrodni popełnionej przez radzieckie NKWD na ponad 22 tysiącach Polaków. Inny charakter ma plenerowe Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Forcie 9 Czerniakowskim przy ulicy Powsińskiej. Tu prezentowane są m.in. samoloty i pojazdy pancerne. Gromadzone przez ponad 90 lat zbiory Muzeum Wojska Polskiego liczą już około 250 tysięcy eksponatów. Poddawane są one konserwacji i renowacji w wyspecjalizowanych pracowniach. Muzeum prowadzi także działalność oświatowo-dydaktyczną. Organizowane są lekcje muzealne, odbywają się także imprezy organizowane w święta państwowe. Tysiące zwiedzających przychodzą tu w noce muzeów. Wypełniając swą misję, muzeum wierne jest słowom założyciela, marszałka Józefa Piłsudskiego. Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości. I nie ma prawa do przyszłości.